już ruszył proces budowy ronda. Ronda, które będzie bardzo potrzebne tutaj, w tym miejscu na kampusie. Chcę zwrócić uwagę, że bardzo dużo wrzawy dochodzi, kiedy zaistnieją nieszczęścia na uczelni. Widzę w Bydgoszczy. My z panem prezydentem, dla dobra przede wszystkim naszej młodzieży, ale również i wszystkich, którzy tutaj w tej okolicy mieszkają, wychodzimy zdecydowanie naprzeciw, proponując to nowe rozwiązanie komunikacyjne. Dokumentacja zakończona, można przystąpić do prac budowlanych. To kilkanaście milionów złotych według szacunków w tej chwili, które mamy, ma kosztować rozbudowa tego ronda, ale to i tak są pieniądze bardzo dobrze zainwestowane, bo inwestować w rozwój nauki, w rozwój innowacji oczywiście trzeba i też trzeba to robić w różny sposób, nie tylko poprzez rozwój parku naukowo-technologicznych, relacji z Politechniką Naukowych, ale również poprzez przygotowanie infrastruktury, która i całej dzielnicy, i Politechnice będzie służyć, stąd cieszę się, że dotrzymujemy słowa i że też rzeczywiście aktywnie możemy się włączyć w to, co robi tutaj w Politechnika, bo są to działania naprawdę wspaniałe. Dzisiaj został ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. Oferty mają zostać otwarte, jeżeli wszystkie pytania będą w terminie, około 4 grudnia. Natomiast rozstrzygnięcie powinno nastąpić do świąt. Mam nadzieję, że nastąpi szybko i że oferty będą pełne. Natomiast realizację założyliśmy do połowy lata, po to, żeby już można było swobodnie jeździć. Ostateczne dokumenty, ponieważ tam jest okres długi, okres realizacji map powykonawczych, ich zatwierdzenia, to do października. W związku z tym praktycznie Państwo będziecie korzystać z tego ronda, mam nadzieję, już od sierpnia, od września na pewno. Politechnika Opolska.